z Ewangelii według Świętego Łukasza. Czy sądzicie, że przyszedłem, aby dać ziemi pokój? Ależ nie, mówię wam, lecz rozłam. Tak intuicyjnie, to to jest dokładnie odwrotność tego, co chcielibyśmy od Jezusa usłyszeć. Mówimy o nim, że jest księciem pokoju, mówimy o nim, że jest tym, który którego Obecność zwiastuje pokój, pojednanie między narodami, pomiędzy ludźmi, pojednanie wewnętrzne człowieka samego w sobie. Tymczasem on dzisiaj zapowiada ogień, miecz i rozłam pomiędzy ludźmi. I pewnie jest to bardzo, bardzo trudno zrozumieć. Gdybym ja spróbował jakoś wytłumaczyć te słowa, to powiedziałbym. Że istnieje zasadnicza różnica między prawdziwym Chrystusowym pokojem, a takim ludzkim, świętym spokojem, który polega na tym, że odpuszczamy sobie to, co najważniejsze. Odpuszczamy sobie też najświętsze walki naszego życia. W imię tego fałszywego, świętego spokoju, który wcale nic dobrego nie niesie, usypia nasze dusze i powoduje, że żyjemy na 10 czy na 50% zamiast żyć pełnią życia. Więc być może jak Jezus mówi, że nie przynosi ziemi pokoju, to tak naprawdę mówi, nie przynoszę wam tak zwanego świętego spokoju, który polega na odpuszczaniu sobie tego, co najważniejsze. Nie przynoszę wam stagnacji, nie przynoszę wam poczucia, że o nic nie warto walczyć. Prost przeciwnie, mówię wam, są rzeczy, o które walczyć trzeba. Do zobaczenia jutro.